Dzień dobry Państwu, Marcin Szołajski, frankowiczudziałaj.pl. Proszę Państwa, mamy kolejne zwycięstwo dla naszego klienta. Klient Szołajski Legal Group wygrał tym razem z Santander Bank Polska. Zawarł umowę kredyt z kredytbankiem, to była umowa Extra Locum, którą to umowę zawarł w marcu 2008 roku na kwotę 120 tysięcy zł. E Frankowicz wygrał w sądzie wyrok sądu 21 czerwca 2023 roku i sąd zasądził mimo tego, że było to już unieważnienie, zasądził jeszcze kwotę zwrotu wpłaconych przez naszego klienta kwot rat kredytu, czyli 54 421 zł 7 groszy oraz 13 304 franki i 36 centymów. Umowa kredyt banku extra Locum unieważniona. Dlaczego? Dlatego, że ta umowa zawiera klauzule niedozwolone i nie można było jej utrzymać, a całe ryzyko związane z walutami zostało przerzucone na klienta. Proszę Państwa, jak przebiegał proces? 10 stycznia 2022 roku został złożony pozew do sądu. 18 lipca 2022 roku bank złożył odpowiedź na pozew. 28 marca 2023 roku na wniosek naszego klienta złożyliśmy, go, złożyliśmy w jego imieniu wniosek o zabezpieczenie. Sąd udzielił zabezpieczenia. Wstrzymał płatność rat tego właśnie kredytu aż do czasu uprowadzenia się wyroku. 21 czerwca 2023 roku została przeprowadzona jedna, jedyna rozprawa w tej sprawie. Ta rozprawa, proszę Państwa, zakończyła się sukcesem, bo został ogłoszony wyrok, a na rozprawie został przesłuchany Frankowicz, który potwierdził całą historię wzięcia kredytu. W sprawie o sygnaturze 28C 1650 na 22, proszę Państwa, unieważniono tę umowę kredytu i zasądzono 50, ponad 54 tysiące złotych oraz ponad 13 tysięcy franków szwajcarskich. Ponadto sąd zasądził zwrot kosztów procesu. To jest kwotę 5417 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego, która jest dla klientów i której w, mm, Szołajski Legal Group nie pobiera, oraz 1000 zł wpisu sądowego, czyli w sumie 6517 zł. Proszę Państwa, dlaczego taka umowa została unieważniona? Dlatego, że zawiera klauzulę niedozwolone. Bank stosował własne e, kursy walut. Bank przerzucał całkowicie ryzyko związane z e, walutami i ryzyko walutowe na klienta, a w związku z tym, proszę Państwa, umowy kredyt banku. Extra Locum, które teraz obsługuje Santander Bank Polska są nieważne, trzeba je tylko unieważnić w sądzie i doprowadzić do zasądzenia, czyli zwrotu wszystkich rat, tak jak nasz klient uzyskał. Proszę Państwa, Szołajski Legal Group pomaga w tym zakresie, nie ma na co czekać, trzeba działać, dlatego zachęcamy do kontaktu. Bardzo dziękuję, Marcin Szołajski, radca prawny.